O depresji słyszeliśmy. Niektórzy myślą, że wiele o niej wiedzą, ale tak naprawdę niewiele o niej wiemy. Nie wiemy, jak żyje się z człowiekiem z depresją, jakie stany towarzyszą człowiekowi, który ma depresję. Skąd ona przychodzi, a może bierze się znikąd, kto jest bardziej podatny na depresję, a może są osoby, które są całkowicie na nią odporne? Ostatnio o depresji, o tym, że choruje na depresję opowiadał Marcin Bosak, aktor, który jest moim waszym gościem. Dzień dobry, Marcinie. Dlaczego akurat teraz zdecydowałeś się powiedzieć, że. Że masz depresję. Zostałem ambasadorem tegorocznej akcji. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Gdyż z tą akceptacją mamy generalnie duże problemy. Kiedyś usłyszałem, że w jakiejś recenzji Tomasz Raczek powiedział to, że uczymy się czegoś tolerować, ale tolerowanie czegoś nas stawia w takiej wyższej pozycji. I powinniśmy uruchomić bardziej swoją empatię i próbować akceptować to, czyli bardziej partnersko się zachowywać do tych, których nie rozumiemy. Bardzo mi się to podoba. Rzeczywiście jest tak, że w, wydaje mi się, że w głowie mamy więcej stereotypów na temat depresji niż takiej realnej wiedzy. I też mamy bardzo mało realnej wiedzy na temat tego, jaka jest skala tego zjawiska na świecie, że obecnie co trzecia osoba na świecie. Choruje na depresję, i myślę sobie, że pandemia bardzo jeszcze przyczyniła się do tego, że jest wzrost takich nastrojów depresyjnych, i nie za bardzo wiadomo, jak sobie z tym radzić do końca, bo my tutaj, żyjąc, żyjąc w dużych miastach i powiedzmy, mówię o sobie, mając możliwości pójścia na takie konsultacje, za które zapłacimy i one się odbędą dosyć szybko. No to jest to jest dosyć komfortowa sytuacja natomiast Zatem mnóstwo ludzi. nie Też Natomiast mnóstwo ludzi mierzy się z depresją w zupełnej samotności. myślę sobie o, głównie o młodzieży i dzieciach z małych miejscowości albo ze wsi. A to nie jest tak, że czasami nie chcemy tego słuchać i wierzyć w to, że ta osoba cierpi na depresję i mówimy, a może to jest taki trend.. Hmm. No bardzo łatwo jest tak powiedzieć, czegokolwiek by to nie dotyczyło. Czy to jest, czy to jak młodzieniec, czy młoda dziewczyna mówi, że przekonuje się o tym, że jest homoseksualna, czy też homoseksualny. Bardzo łatwo jest to zbić takim argumentem, że to jest jakaś moda, jakiś trend. A trudniej jest tak empatycznie wsłuchać się w tego kogoś, prawda, i poświęcić mu czas. Bo z tym czasem jest duży kłopot. My bardzo szybko żyjemy i mamy mało czasu na takie realne pochylenie się nad czyimś problemem. Pandemia trochę nas zwolniła. Może nie wszystkich, ale na pewno wielu. Mm -hmm. To wtedy pan po raz pierwszy sobie zdał sprawę z tego, że, że mierzy pan się z depresją? Nie. Z, tym, z tego sobie zdałem sprawę. Myślę, że to było rok, może nawet dwa lata przed pandemią, wtedy rzeczywiście się zaczęła. Y, trudno to nazwać przygodą, ale lepsze słowo mi teraz nie przyszło do głowy, ale moja, moja mm, droga y, leczenia się y, z tej przypadłości. A jak to się zaczęło? Bo ulegamy różnym nastrojom. Czasami mm -hmm. mamy zły nastrój. On może się utrzymywać, y, nie wiem, może kilka dni, może on się y, ponawia co jakiś czas, ale niekoniecznie wtedy wierzymy, że to może być depresja, jak u pana się zaczęło. Co było takim czynnikiem, kiedy pan zrozumiał, albo momentem w życiu, że to jednak nie jest już zły nastrój? No zrozumiałem to wtedy, kiedy zobaczyłem, że właściwie okoliczności wokół mnie nie sugerują tego, że ja powinienem się tak czuć, a do tego rzeczywiście pojawiła się jakaś taka... Jakiś brak, brak odwagi do działania i to w prostych rzeczach, więc wtedy pomyślałem, że rzeczywiście coś jest nie tak i warto się skonsultować z kimś, żeby się nie zastanawiać nad tym, czy, czy moja intuicja dobrze działa, czy nie dobrze działa, tylko. Warto pójść do specjalisty i całe szczęście, że to zrobiłem. Czyli taki lęk przed wyjściem, zmierzeniem się z otoczeniem, ze światem, zmierzeniem się z prostymi rzeczami. To jest nawet czasami y, głupio o tym mówić i może to brzmi śmiesznie dla kogoś. <laughs> właśnie to jest niestety y, y, częste zjawisko, że to może brzmieć y, niepoważnie dla kogoś, kto nie choruje na depresję, ale zwykłe pójście do urzędu i załatwienie sprawy może się wiązać z takim stresem, że po prostu się tego nie robi. Dosyć trudno się o tym mówi. Wydawało mi się, że ten jeden wywiad, którego udzieliłem, załatwi sprawę, bo rzeczywiście mm, muszę przyznać, że zdobycie się na taką szczerość też mnie dużo kosztowało i, i tutaj też mi się swobodnie nie siedzi z panią w tym studiu i nie y, przypomina tych momentów, bo one są trudne. Cieszę się, że jestem już w zupełnie innym miejscu. Pytam o te twarze depresji, o tym, jak wygląda życie z człowiekiem, który mierzy się z, z depresją, bo tak jak to jest jak mamy pomarańcze, jak jej nie obierzemy i nie zobaczymy, co jest w środku, mm -hmm. to też nie poznamy tego, tego problemu. I są to tematy być może niewygodne, ale może właśnie podejście do tego w taki sposób, czy opowiedzenie powiedzenie o pewnych sytuacjach wprost pozwoli niektórym otworzyć mm -hmm. oczy, że to już nie jest właśnie ten zły nastrój, to nie jest jakaś chandra, to nie jest, tylko to jest po prostu głębszy problem. A ponieważ depresja ma różne, różne twarze, więc e, może się ona w różny sposób objawiać. Tutaj dwa tygodnie temu siedział e, raper kankę, mm -hmm. który opowiadał o swoich uzależnieniach, między innymi też o tym, że mierzy się z, z depresją, i który powiedział, że właściwie to nie jest tak, że człowiek cały czas chodzi smutny. Mm -hmm. On się cieszy z różnych momentów życia, czasami jest szczęśliwy, śmieje się, więc to, to też nie jest tak, że cały czas musimy być tylko w jednym, w jednym nastroju. Mnie powoli po prostu wciągał ten. Ja to nazywam y, mrok, który nie pozwalał doceniać prostych rzeczy. Y, tego, co mnie otacza, tego, jacy ludzie mnie otaczają. <laughs> tego, że odzyskałem zdrowie, co też powinno dawać y, bardzo dużo energii do życia. I, I w momencie, kiedy to się stało moją codziennością, no to... Y, Szczęśliwie jakaś świadomość przyszła do mnie, że tak nie chcę, że chcę coś z tym zrobić i chcę znowu żyć bez napięcia i żyć z przyjemnością. A choroba myśli pan, że miała wpływ na ten późniejszy stan na się hmm, depresji? Wie pani, co próbuję to analizować <khym> na terapii i wydaje mi się, że no trudno tak zupełnie y, odciąć się od tego, gdyż. Y, no jeżeli się y, y, nosi w tym swoim plecaku dosyć trudne zagadnienie i do tego nie ma się umiejętności podzielenia y, z bliskim czy nie, nie z bliskim tym tematem, y, co wynika z jakiejś postawy lękowej. E, o chorobie teraz? O chorobie. Tak, no to, y, no to, no, no to nie, ma, nie ma siły, żeby to... Y, nie odcisnęło na nas jakiegoś piętna. Ale z tego, co, co czytałam, to pan wybrał taką formę, właśnie opowiadania, i nie dzielenia się z bliskim, tak. czyli pan, jakby cały ciężar wziął całkowicie na siebie. No tak mi wtedy podpowiedziała intuicja. Już teraz wiem, że trzeba y czasami podważać y to, co nam podpowiada intuicja. Chociaż po po teoretycznie intuicja powinna być najlepszym naszym drogowskazem. Y tak, ale nie zawsze jest. Bliscy czuli się oszukań? Trzeba ich o to spytać, ale nie dali mi odczuć czegoś takiego. E, wygrał pan jedną walkę z chorobą. Tak. Duże zwycięstwo. Chociaż był tam zapewne taki emocjonalny wstrząs i to bardzo duży, kiedy człowiek dowiaduje się, że jest, jest chory. Mm, tak. A teraz kolejna walka. <laughs> e, czy możemy już powiedzieć, że wygrana? Wie pani, co myślę sobie, że to jest nieustający proces? Tak samo jak jest ym, tak samo jak jest z chorobą nowotworową, to też nie ma, y, nie ma się takiego poczucia, że już się wygrało, bo to jest tak, że y, ja co pół roku, co, co rok robię badania, żeby jakby potwierdzić, że ten stan zdrowia jest stabilny, że to nie, że to nie jest droga, która się skończyła. Tak samo myślę sobie, jak wszystko inne, co nas spotyka, jest, jest procesem i po prostu znajdujemy się w, akurat w takim momencie tego procesu. Że albo jest lepiej, albo jest trochę gorzej. To jest sinusoida, to nie jest stała wznosząca albo stała opadająca. Tylko pytanie, jak to wygląda w przypadku depresji? Czy z depresji można się wyleczyć, hmm. czy można ją tylko zaleczyć? Nie wiem tego, nie mam takich wiadomości. Natomiast... Yy, yy, w momencie, kiedy się podejmie to działanie i powoli się je realizuje krok za krokiem, to znaczy myślę sobie o połączeniu psychoterapii i, 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 i tabletek, które można przy, przyjmować, można uzyskać stabilność i można wyjść na prostą. No ja mam takie założenie teraz, że, że te tabletki, które biorę, będę brał przynajmniej przez rok. Później nastąpi proces odstawiania ich. Już raz byłem w takim momencie. Odstawiłem tabletki, przez rok żyłem bez tabletek, było mi w porządku, natomiast później nastąpiły okoliczności, które też spowodowały, że znowu się to osunęło w stronę tego złego samopoczucia, i wtedy już miałem większą śmiałość, żeby sobie pomóc po prostu. Wyczuwa się taki moment, że ta choroba z powrotem przychodzi do nas żona, nawraca, bo w alkoholizmie jest coś takiego, że jednak ten człowiek uzależniony, tutaj mam na myśli moje poprzednie rozmowy rozmówców, oni mówią wprost, no widzisz, że, że za chwilę sięgniesz po ten alkohol, bo gdzieś jest na wyciągnięcie ręki, że nas aż korci po to, żeby, żeby po to sięgnąć. Pytanie, jak jest w przypadku depresji, czy są jakieś takie symptomy, sygnały, że, że będzie gorzej? Teraz widzę czasami takie momenty, że jest jest jakaś, no nie wiem, to nie jest pokusa, ale jest jakaś taka możliwość, żeby wpaść w ten zły nastrój. I mnie się wtedy świeci ta ta przysłowiowa czerwona lampka i myślę sobie wtedy, dobra, nie idę tam. To nie jest aż tak... To nie jest aż tak ważne, ani to nie jest aż tak straszne, żeby wpadać w taki stres z tego powodu. Czyli można sobie w swojej głowie wypracować takie mechanizmy obronne? Nie wiem, czy to jest zasada, natomiast myślę, mówię o tym, jak to u mnie wygląda. Czy farmakologia, a terapia, one powinny iść razem w połączeniu, czy można to jakoś oddzielić? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że w momencie, kiedy zacząłem brać tabletki, to po dwóch tygodniach mniej więcej one zaczynają działać, i przestałem wpadać w panikę w takich momentach trudnych. I wtedy, nie wiem, przyszło do mnie jakieś takie, nazwijmy to, trzeźwiejsze myślenie. Bał się pan I... tego pierwszego razu? zażycia tabletek, bo tak. też są różne stereotypy no tabletki, które mogą nas w jakiś tam sposób otumanić się, które spowodują, że będziemy widzieli ten świat za szybę, takie stereotypy a propos tabletek yy, pojawiają się. Tak ja też tak myślałem, jeszcze myślałem sobie, że one przecież mogą mi bardzo zaszkodzić w wykonywaniu mojego zawodu, które się opiera jednak na emocjach i na takiej swoistej żonglerce tymi emocjami, więc bałem się tego rzeczywiście, zastanawiałem się, jak to może być tak, że nie będą do mnie dochodziły te trudne emocje, a, a te dobre będą. <laughs> Trochę nie wierzyłem w tę w, 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 w zasadę. Natomiast rzeczywiście jest tak, że y, tak naprawdę nie odczuwa się... Mm, tak wyraźnie y, działania tych tabletek. Po prostu jest y, jakiś większy spokój. I w moim przypadku nie ulegam tym, y, jakby to nazwać, y, tym lękom. Mm -hmm. I Fiej w moich wyborach pracować. Tak, i w moich wyborach też się nie kieruję y, lękiem, tylko rzeczywiście y, to myślenie jest bardziej konstruktywne, tak mi się wydaje. Mm tu się o tym mówi? Teraz tak się zastanawiam, próbuję jakieś yy, zgrabne zdania tutaj formułować na ten temat, a to wcale nie jest tak łatwo. Bo temat nie jest łatwy. No nie jest. Ale im więcej będziemy pewnie o tym mówić, tym może też inni okay. będą bardziej przyznawać się do tego, że mierzą się z takim problemem, a przynajmniej zauważą u siebie pewne symptomy, które być może nadają się już do tego, żeby skorzystać z fachowej pomocy. I taki jest cel tej, tej akcji, i taki jest też mój cel jako ambasadora tej akcji. Żeby rozmawiać mimo tego, że to jest trudne. To jeszcze wróćmy do, do tej rozmowy, mimo tego, że to jest trudne i, i chciałam zapytać Pana o, o początek, o, o to, jak Pan już zdefiniował u siebie, że, że jednak nie mierzy się tylko ze złym nastrojem, ale jednak jest to większy problem i, i choroba. Wykonanie pierwszego telefonu. Trudne było? Do lekarza? Ja poprosiłem, poprosiłem moją terapeutkę, zacząłem z nią o tym rozmawiać. Powiedziała, że rzeczywiście jest zasadne to, żebym poszedł. Do psychiatry, żeby po prostu <laughs> zmniejszyć cierpienie, bo to jest rodzaj cierpienia rzeczywiście, i z którego trudno się wydostać. Tak myślę. Nawet wtedy, kiedy byłem w psychoterapii, to było dla mnie potwornie trudne i potwornie kosztowne emocjonalnie. Natomiast rzeczywiście dostałem od, od mojej ówczesnej. Psychoterapeutki telefon do pani psychiatry. Pierwsza, pierwsze spotkanie było bardzo podobne do psychoterapii, bo to, było ponad, bo to była ponad dwugodzinna rozmowa. Yy, zaglądaliśmy w różne rejony, nie wiem, wracałem do, do różnych zdarzeń z dzieciństwa, z, z jakiejś wczesnej młodości, i z tego, co mnie dotyka i dotyczy teraz. I muszę przyznać, że to spotkanie mi obaliło ten mit, ten stereotyp yy, myślenia o tym spotkaniu jako właśnie o, o, o porażce. Pytam o to, bo jest pan osobą publiczną, więc zadzwonienie czasami do lekarza i powiedzenie Dzień dobry, Marcin Bosak, tak. potrzebuje pomocy. Może być trudne. Jest trudne, no bo y, jakby skala tej oceny jest y, dużo większa, niż y, jakby się nie było tą osobą publiczną. Myślę wtedy, że, że, że myśli się w, w takich kategoriach, co o nas pomyśli najbliższa rodzina, y, przyjaciele, i, i jakby tutaj można zakończyć to myślenie. Natomiast tu rzeczywiście jest takie ryzyko, że, że y, zaczną o tym pisać. Media niekoniecznie, które się kojarzą z rzetelnym dziennikarstwem, tylko szukające sensacji. No i mam pewnie jeszcze jakieś takie kajdany, które gdzieś tam nakładamy sobie i stereotypy, którymi żyjemy, że jednak postawa męska powinna cechować się zupełnie inną właśnie, czy mężczyzna powinien postawać. co to znaczy? Co to znaczy obecnie, jak pani myśli? Ja sobie zadaję często takie pytanie, co to znaczy... Że to jest męska postawa, albo że to jest kobieca postawa w obecnych czasach. Myślę, że wszyscy mamy problem z definiowaniem tego obecnie z definiowaniem męskości, z definiowaniem kobiecości. Mówię o tych stereotypach, które gdzieś tam w niektórych drzemią i, i którzy postrzegają, że przyznanie się do, 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 do choroby, do depresji jako oznaka słabości. W ogóle przyznanie. Ja tak myślałem przez długie lata, właśnie kiedy. Kiedy okazało się, że, że, że y, mam nowotwór, że bałem się do tego przyznać, y, że to jakby. Hmm, wiem już teraz, że to jest głupie myślenie. Natomiast, że to sprawia, że ja jestem słaby. Mhm. Y, że, że właśnie, że, że w ten sposób, że jestem jakiś niepełnowartościowy, że w ten sposób stracę i w oczach bliskich i, i stracę pracę. To było myślenie w takich kategoriach. A czemu praca akurat? No myślę sobie, że, y, że w mojej pracy jest tak, że trzeba być w superformie cały czas. I jeżeli jest jakieś takie ryzyko, że ktoś nie jest w tej superformie, to jednak y, bezpiecznie jest dać pracę temu, który jest super, jest młody, seksy, jest zdolny i super się sprzedaje na Instagramie. Ale przyszedł pan to w pracy nie stracił. Nie, 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 nie. Nie straciłem, bo też nikomu wtedy o tym nie, nie, nie powiedziałem. A teraz jak zareagowało środowisko? Nie wiem. Nie wiem, bo myślę, że jestem na takim etapie życia, kiedy już widzę, że się nie ma sensu tym przejmować. Ani co piszą w gazetach, ani jak zareaguje środowisko. Żyję swoim życiem, jest mi dobrze, mam wspaniałych przyjaciół, mam wspaniałych synów i rodzinę mhm. i to mi daje siłę. Właśnie ci najbliżsi, ci przyjaciele, ale również przyjaciele po fachu. Mnóstwo ludzi do mnie mnóstwo przyjaciół do mnie napisało. Napisało do mnie mnóstwo kolegów, że dziękuję mi za ten wywiad. Napisało do mnie mnóstwo ludzi, co było niektóre te wiadomości były wzruszające. Dostałem mnóstwo informacji od psychologów, że to ważne, co zrobiłem, więc mam po raz pierwszy w życiu takie wrażenie, że zrobiłem coś dobrego. Przyznają się czasami, że też mierzą się z takimi różnymi lękami, demonami, że może korzystają też z pomocy, bo wtedy, jak jedna osoba się otwiera, nawet w środowisku, mhm. kolejnej łatwiej. Być może. Widzę, że mnóstwo ludzi się do mnie odezwało, że też bierze antydepresanty i że mierzy się z depresją od dłuższego czasu. Przekracza Pan pewną taką barierę, łatwiej będzie może mówić, bo wykonuje Pan zawód, który szczególnie jest narażony, właśnie tak jak Pan powiedział na mhm. emocje, na, na, na też różne, różne stany, chociażby z tego względu o tym mówiliśmy jeszcze przed y, nagraniem. Że dzisiaj mamy pracę za chwilę i nie mamy. Ta sinusoida emocjonalna jest dosyć duża. No, trzeba się trochę natrudzić i napracować, żeby znaleźć sobie te pozytywne momenty, których się można chwycić, czy te po pozytywne punkty jakieś takie fundamentalne, które nam dają siłę, no bo rzeczywiście nasza planeta jest w marnym stanie. To, co się dzieje u nas w kraju, nie napawa optymizmem. To, co się dzieje na świecie, nie napawa optymizmem. Jest, dociera do nas bardzo dużo informacji o zagrożeniu, które czeka na nas i w mikro, i w makroskali, więc to są raczej takie. Yy, jakiś takie elementy, które nie nastrajają nas optymistycznie, więc yy myślę sobie, że tym ważniejsze są takie akcje. Pytam jeszcze o to środowisko, ponieważ może niektórym będzie łatwiej wyjść z tego też ukrycia i przyznać się, że mierzą się z podobnymi problemami. A pytam o to, ponieważ też wasze środowisko jest jakby wystawione również na jakby codzienną praktycznie ocenę. Tak? To, to, to nie jest księgowe, że jeżeli się pomyli, tak 2 plus 2 nie jest 4 tylko 5, no to wiadomo, że to jest ewidentne, Błąd. Tutaj jest ciągłe subiektywna ocena i ocena postaci, ale tak naprawdę osoby danej. To prawda, to prawda. No, no, oczywiście ten y, zawód ma w sobie y, y, wpisany ten element oceny. Y, myślę sobie, że to się zaczyna już na studiach, kiedy nawzajem się oceniamy, widząc swoje egzaminy, y, później nie wiem, przychodząc do teatru czy, czy przychodząc pierwszy raz na plan filmowy. Ciągle się nas ocenia i to się nie zmienia. Mhm. Myślę sobie, że to się nie zmienia. Warto by było też zainwestować w to, żeby już y, studentów uczelni artystycznych otoczyć taką opieką, mhm. żeby, y, żeby móc sobie lepiej radzić z tym. Muszę przyznać, że y, tutaj wspomnę mojego przyjaciela Iwana Wrypajewa, który przywiózł do Polski zupełnie inną metodę. Y, tworzenia roli. U nas się w ogóle do tego tak nie podchodzi. I ona, przez to, że się tak y, psychologicznie do tego nie podchodzi, tylko bardziej, no nie, nie, nie można chyba powiedzieć, że to jest jakby bardziej techniczne aktorstwo, bo efekty są takie same, natomiast y, nie daje takiego obciążenia. I tak sobie myślę, że nawet prowadząc... Y, takie, taki rodzaj warsztatów w tych na przykład szkołach teatralnych, jak się prowadzi, ale dołączając do tego wsparcie jakieś psychologiczne, jak, jak później nie nosić tego całego bagażu ze sobą cały czas, tylko go pozostawiać w jakiś w jakiś empatyczny sposób się z nim pożegnać, to by było super. Czyli uczymy się wchodzić i wychodzić z roli? No właśnie, a, a myślę, że u nas się uczy tylko wchodzić w te rolę. Natomiast Iwan uczy w ogóle nie wchodzenia w rolę, tylko pokazywania roli. I to jest, to jest świetne, to jest bardzo higieniczne. Wiem, że Pan akurat tą metodę bardzo lubi, też czytając różne wywiary z Panem. Uwielbiam. Chciałam zapytać jeszcze, wrócić do, tej, do naszego głównego wątku tej, tej rozmowy, czyli do depresji, bo żeby jednak z, z niej wyjść, trzeba sobie jednak zrobić plan. Tak. Jak należy z niej wyjść? Co zrobić? Co po kolei? I właśnie, która terapia? Czy w ogóle terapia? Czy może od razu wizyta u, um, u psychiatry i, i farmakologia? Wiem, że Pan zaczął od, hmm. od, od terapii. Tak, ja zacząłem od terapii, tu jakoś intuicja mi to podpowiedziała, żeby tak zrobić, i, i to rzeczywiście było bardzo dobre, żeby się zająć sobą w konsekwencji tych spotkań. Ja dopiero po trzech latach chyba spotykania się z tą panią psychoterapeutką, może po dwóch, stwierdziłem, że potrzebuję iść do psychiatry, i to rzeczywiście bardzo mi też przyspieszyło ten ten proces spotkań z psychoterapeutą, że rzeczywiście uzyskałem jakiś taki większy spokój, te amplitudy zmian nastrojów były dużo mniejsze i w jakiś taki bardziej <laughs> zadaniowy sposób <laughs> można było podejść do, do tego procesu uzyskiwania większej świadomości na swój temat i później podejmowanie jakichś kroków, jak to zmienić albo jak się uspokoić na ten temat. Albo zaakceptować, że czegoś się nie zmieni. I, I po prostu to tak jest. To jest chyba najtrudniejsze. Natomiast myślę sobie, że w takich skrajnych przypadków, których mamy bardzo dużo teraz, i one dotyczą, co jest zasmucające bardzo młodych ludzi, którzy są na skraju rozpaczy, podejmują próby samobójcze. Więc. W... W takiej sytuacji ta wizyta u psychiatry jest niezbędna jako pierwsza moim zdaniem. I tutaj mogę tylko cytować specjalistów, którzy tak samo twierdzą. Dlatego myślę sobie, że te programy, gdzie można się zgłosić, gdzie ta pomoc jest bezpłatna, są tak niesłychanie ważne. Mówię tutaj o programach Fundacji Twarze Depresji. Tutaj dodatkowo jeszcze chcę wspomnieć o tym, że ważne jest to, że Fundacja Twarzy Depresji prowadzi zdalne konsultacje. To znaczy, że nawet jeżeli się mieszka gdzieś daleko, a ma się dostęp do internetu czy do telefonu, to można skontaktować się z tą fundacją i uzyskać pomoc. Problem polega tylko w tym, że myślę sobie, że jak większość fundacji w tym kraju to jest ciągła walka o byt i o, o ciągłość funkcjonowania programu, i to jest zasmucające, że taka fundacja jak twarze depresji ma zgromadzone środki na to, żeby funkcjonować jeszcze przez 2-3 tygodnie. I to są ciągłe jakieś spontaniczne zbiórki na to, żeby program mógł dalej funkcjonować. Bez takich programów dzieciaki z małych miejscowości nie mają szans. Likwidacja telefonu zaufania to jest jakiś skandal. To naprawdę chce się płakać. Że ludzie, którzy o tym decydują, nie zdają sobie sprawy, jak wielkie złowy rządzają. Leków nie należy się bać, ale jednocześnie pan powiedział, że już brał te leki, była przerwa i teraz wrócił pan z powrotem mm. do tego. Jakie myśli wtedy towarzyszą? Czy to nie jest właśnie poczucie takie, że coś może poszło nie tak? No, w, w, Myślę sobie, że to, jest, to ryzyko jest wpisane po prostu w, w, w życie. Że coś może pójść nie tak. Natomiast y, myślę sobie, że dzięki psychoterapii i, i, i y, 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 y wsparciu y, 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 poprzez właśnie branie leków, y, to może spowodować, że nie wpadniemy w panikę wtedy i też nie zaczniemy znowu myśleć o sobie źle. Tylko, że aha. To jest taki etap, przez chwilę było lepiej, ale teraz jest gorzej, czyli jakby już nie chcę dopuścić do tego, żeby dojść do momentu, w którym się znalazłem wtedy, więc podejmuję działanie. Mhm. A jak zareagowali pana blisy, kiedy dowiedzieli się, że jednak pan potrzebuje pomocy lekarza, idzie pan na psychoterapię? Hmm. Było pełne wsparcie, czy trochę niezrozumienie, jakaś obawa? Myślę sobie, że byli, byli zaniepokojeni i myślę sobie też, że przez to, że właśnie tak dużo stereotypów funkcjonuje w tej przestrzeni dotyczącej brania leków antydepresyjnych i brak wiedzy na ten temat powoduje, że, że jest jakaś taka, że, że wtedy bliscy się czują zdezorientowani, nie wiedzą, co zrobić. Myślę sobie też, że. Że zasadne by było prowadzenie jakichś akcji edukacyjnych, mających na celu uświadamianie tych bliskich, wspierających, bo podejrzewam, że to nie jest łatwe. Jak długo, myśli Pan, będzie Pan jeszcze korzystał z formy leczenia? Czy ma Pan jakąś określoną datę? Czy można w ogóle w przypadku tej choroby w ogóle cokolwiek określić? Nie znam odpowiedzi na te pytania. Natomiast myślę sobie, ja mam teraz takie założenia, że do czerwca na pewno będę brał leki i później stopniowo będę zmniejszał dawkę, aż one nie będą potrzebne i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Natomiast już też nie mam jakiegoś lęku na ten temat. Widzę, że one mi nie robią niczego złego. Nie, nie, nie zmieniają mojej świadomości, nie, nie czuję się odurzony. Były jakieś w ogóle skutki uboczne, czy nie? Rzeczywiście przy pierwszym leku miałem coś takiego, że zwykle brałem go rano i do, do południa miałem nudności. Więc na przykład, jak szedłem na trening, to nie czułem się z tym komfortowo. Ale wtedy też jakoś sobie wdrukowałem w głowie coś takiego, że no, muszę je brać, żeby było lepiej. No teraz już wiem, że to też jest. Niedobre myślenie, bo w momencie, kiedy coś na mnie pasuje, trzeba od razu to zgłosić, i teraz przyjmuję lek, który w ogóle nie zauważyłem, że go przyjmuję, tak, jakbym łykał witaminę C. Po prostu jest mi dobrze mhm. i tyle. Dochodzą i do mnie, miewam stres, wiadomo, przed nie wiem, wyjściem na scenę albo nie wiem, przed jakimś ważnym spotkaniem, ale to nie jest stres, który mnie paraliżuje. To nie jest stres, który powoduje, że ja zostaję w domu i mówię, nie, nie idę tam. Były takie momenty, że zanim pan zaczął leczenie. Hmm. Nie wyszedł pan na scenę, bo był pan w takim stanie, w takim dołku, że. albo zdjęcia gdzieś z pana udziałem zostały odwołane? Nie, to coś takiego się nie zdarzyło. Coś hmm. takiego się nie zdarzyło. Pytam się, jak się gra w depresji. Myślę sobie, że, że można się oszukać na ten temat, tylko że to później wraca. Znaczy, no można wyjść na scenę i y, udawać radość, i to samo można robić w, w filmie, jak ma się jakieś narzędzia do tego, a y, aktorzy są wykształceni w tym kierunku i mają narzędzia do tego. Natomiast y, po zejściu z tej sceny to wraca. I to o to chodzi, żeby tutaj nie tylko w pracy, jak już jest ten fokus na pracy, na zadaniu, bo wtedy jest łatwiej wyjść z tego mroku na chwilę, ale później można w niego w głębiej wpaść. A ta depresja u pana pojawiała się bardziej w momencie, kiedy właśnie nie było tych zadań do wykonania, nie było planów zdjęciowych, nie było sceny, tylko kalendarz był pusty. Tak, odwrotnie? tak, dokładnie tak było. Dokładnie tak było. Jeszcze w, w pierwszym lockdownie, w pierwszym lockdownie to na mnie tak nie zadziałało. Natomiast już później, ale to też jakoś też, myślę sobie, że, że natura ma na to wpływ, to było, za chwilę będzie wiosna, więcej słońca, więcej światła, zaraz to minie i było łatwiej się uporać z tymi trudnymi myślami, natomiast ten okres jesienno-zimowy był fatalny. Pytam o ten moment, kiedy ta depresja może potencjalnie do nas przyjść, czy ona ma jakiś, jakiś konkretny moment, czy przychodzi po prostu znikąd, czy po prostu my sami sobie czasami ją prowokujemy? Myślę sobie, że, że to jest bardzo różnie. Mhm. Bardzo różnie, dlatego tak jednoznacznie... Dlatego ta choroba jest tak niebezpieczna, że też nie da się tak jednoznacznie stwierdzić, czy to już jest depresja, czy to nie jest depresja. No ale szczęśliwie mamy specjalistów od tego. I myślę sobie, że takie dłuższe spotkanie, bo to pierwsze spotkanie zawsze jest dłuższe, może wiele wyjaśnić. To życzę wyzdrowienia. Mogę tak powiedzieć? Myślę sobie, że... Hmm. Przyjmuję to. Bardzo dziękuję. Yy, w, dla uspokojenia i pani, i naszych słuchaczy, i widzów, bo wiem, Jestem że zdrowy. to się nagrywa. Tak. Yy, mam się dobrze i cieszę się, że mam jasny cel. Cieszę się, że mogę pomóc. I, i mój fokus, moja energia teraz idzie w tym kierunku. zrobił pan bardzo dużą robotę. Kolejne osoby, znane osoby i publiczne, które wychodzą i mierzą się z tym publicznie. Ze swoim problemem czy, 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 czy z chorobą powodują, że ten, y, zmienia nam się optyka patrzenia na, na pewne rzeczy? Tak, myślę sobie, że, że, że jeżeli to, to będzie miało takie następstwa, to, to, to warto było. I mimo tego, że ja też się długo wahałem i, i zastanawiałem się, jak to zostanie odebrane, ale widzę przede wszystkim, że ten program ma sens. I też gorąco Państwa zachęcam do wsparcia tej fundacji, w ogóle fundacji, które podejmują podobne inicjatywy, bo, bo warto pomagać. Dzięki. Ja również dziękuję